Ranko 16 przedstawia z cyklu Jak nie grać w Fortnite'a. Ech, kolejny nudny dzień Fortnite. Znowu wylądowałem na jakiejś wsi, gdzie nie ma fragów ani dobrego lutu. A ten co zrobił? Bardziej niewidocznych schodów to już nie mógł wybudować. No kurde, będę musiał na niego kampić. Przecież nie pójdę do niego. To by wyglądało jak szturm na plaży Omaha, wtedy kiedy on siedzi w tym swoim krabowym bunkrze. 3 hours later. Ile on tam będzie siedzieć? Przecież strefa zaraz go dojedzie. Może czas gościa, byś się w końcu ruszył. Ech, no co za typek. Co on tam robi? Drzwiczki sobie wbudował? Co, to jakiś dom sobie z tego robi, czy co? No patrzcie, zamknął się. No co za gościu? Pewnie sobie teraz przerabiam w domeczku. Wykończenie. Wnętrz. Taki z niego kozak. No, patrzcie, rozwala drzwi. I co, wychodzisz czy nie? Co? Czemu on ścian wybudował? Okienko sobie wstawił. Bawi się w Simsy. Branko nie rozumiał całej sytuacji. Zastanawiał się nad nią dniami i nocami. Myślał i myślał i nie mógł nic wymyśleć, aż w końcu nadszedł moment przełomowy. I od tej pory Branko wiedział, że Fortnite nigdy nie będzie taki, jakim był dotychczas dla niego. Ten gościu, którego wcześniej widzieliście, objawił mi prawdę, jak grać Fortnite'a, ale rzucił mi także wyzwanie. Ja wam pokażę, że zbuduję lepszego kraba niż on. Zobaczycie jeszcze. Od tej pory Branko zawziął się do pracy. Pracował cały dzień. Kombinował, jak tutaj by udoskonalić tego kraba. Kontaktował się z najlepszymi architektami na całym świecie. Między innymi z Mediolanu, Paryża, Berlina, czy nawet Ciechocinka. Aż w końcu nadszedł po raz kolejny moment przełomowy. Zrobione. Patrzcie, patrzcie tylko, to jest mój projekt. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Tu jest główna część kraba. Dorobimy mu metalowe szczypce. Z metalu. Czajcie to? Będzie tak mega groźny, jak jakiś, nie wiem kto. Nieważne. Tutaj dobuduję sobie jego dolną część, żeby było więcej miejsca w środku, żeby można było robić imprezy jak u Wielkiego Gatsby'ego. I przy okazji, przed krabem, zbuduję sobie płotek, żeby móc sobie sadzić warzywka w tym ogródku. O tutaj, widzicie? Całość nazwałem Project Krab, a więc bierzmy się do roboty. Jeżeli chcesz stworzyć coś porządnego, to musisz mieć odpowiednie materiały. Dlatego też udałem się do płaczącej puszczy po najlepsze drewno, na rozdroża rupieci po najlepszy metal i do kamieniołomów niedaleko zgubnych ziem po najlepsze kamienie. I wtedy udałem się do niego. Wiedziałem, że nie mam wiele czasu, także od razu zabrałem się do roboty. Miałem świadomość tego, że to być może jeden z najważniejszych projektów w moim życiu. Miałem momenty zwątpienia, ale w tych trudnych chwilach zawsze przypominałem sobie mojego przeciwnika, który mimo tego, że miał o wiele dalej do strefy, to pozostawał niezłomny i do końca walczył o jak najlepsze wykończenie swojego wielkiego kraba. Wiedziałem, że mój projekt musi być jeszcze lepszy, jeszcze większy. Muszę stworzyć coś, czego jeszcze ten świat nie widział. Dlatego wziąłem się z pełnym zaangażowaniem, z pełnym wysiłkiem, z pełnym zaangażowaniem własnej woli do roboty. Pomimo tego, że od bardzo, bardzo dawna nie jadłem żadnego posiłku, ponieważ pracowałem do późnych godzin nocnych, ani na moment nie poprzestałem pracy ciężkiej nad tym projektem. I oto nadszedł ten moment, kiedy mogłem stanąć przed nim i ujrzeć jego pełen majestat skąpany w światłach burzy. No ale oczywiście, na pewno ktoś z was zada pytanie, a co z ogródkiem? Spokojnie, i o ogródek zadbałem. We'll be right back.
Na pewno jesteście też ciekawi, co stało się z moim przeciwnikiem. Oczywiście i on musiał kiedyś opuścić swojego kraba. Kiedy on się zbliżał, miałem świadomość tego, że to jest wyrafinowany przeciwnik. Ma niebywałą zdolność kreatywnego budowania za pomocą materiałów. Wiedziałem, że jeżeli chcę go pokonać, muszę oddać pierwszy perfekcyjny strzał, kiedy go zaskoczę. Kiedy on się do mnie zbliżał, czułem jak moje serce łomocze, a krew burzy się w moich żyłach. I wtedy podjąłem decyzję, że ruszę na niego.